Chwilą moja żona dzieliła się z wami swoją historią. Teraz kolej na mnie. Tak stoję sobie, przyglądam się i widzę, jak postępuje to z roku na rok. To, za czym gonimy, to coraz wyższy status życia. Wygoda, konsumpcja, luksus. Samochody mają być coraz większe, coraz szybsze. To są nasze marzenia. Ludzie na liście swoich priorytetów wpisują takie rzeczy. Jeszcze większy dom, jeszcze piękniejszy, jeszcze ładniej położony. Przyjaciele, nazywam się Michał Korgol i wiem, o czym mówię, bo przez 33 lata byłem niewolnikiem tego systemu. Jako młody chłopiec marzyłem o tym, aby być bohaterem. Chciałem osiągnąć sukces. Kończyłem szkoły jako prymus z najwyższymi średnimi. Mówiono mi, że sukces w życiu osiągają tylko prawnicy albo lekarze, więc przyjechałem do Warszawy spełniać marzenia o wielkiej karierze. Kawałek dalej, tam na krakowskim przedmieściu, skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. I następnie zacząłem budować karierę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Udzielałem się na różnego rodzaju konferencjach. Ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś uosobieniem sukcesu, masz pieniądze, zbudowałeś piękny dom, masz fajne samochody, dużo czasu spędzasz na wakacjach za granicą. Ale ja cały czas przyjacielu udawałem. I wiecie, o czym mówię, bo znacie to miejsce i wielu z was jest dokładnie w tym samym miejscu. Kiedy wracałem do domu, aby się dobrze poczuć, nalewałem sobie lampkę wina albo małą szklaneczkę whisky i zastanawiałem się, czy życie rzeczywiście na tym polega. Czy chodzi o to, abym zbudował kolejny dom, zgromadził kolejne pieniądze, kupił jeszcze lepszy samochód. Wewnątrz mnie była pustka, byłem samotnym człowiekiem. I wtedy, przyjaciele, miałem to szczęście, które macie też wy teraz. Usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że nie ma znaczenia, co do tej pory osiągnąłem. Nie ma znaczenia, kim jestem. Liczy się tylko to, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Tak jak wam powiedziałem, przyjaciele, byłem intelektualistą, człowiekiem wykształconym, człowiekiem nauki. W pierwszej chwili te słowa wydawały mi się niedorzeczne. Jak w XXI wieku? Jak? O co chodzi z tematem Boga? Przecież to średniowiecze, tam ludzie na niczym się nie znali. Ale tak naprawdę każdego dnia pustka we mnie, ona nie malała. Im więcej miałem, tym bardziej byłem pusty i tak naprawdę nieszczęśliwy. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia zakładałem maskę. Miałem maskę w biznesie, miałem maskę w domu, miałem maskę z teoretycznymi przyjaciółmi. Chociaż nigdy tak naprawdę przed nimi się nie otworzyłem. Wydawało mi się, że kiedy powiem tak naprawdę, że boję się, co będzie jutro, że boję się, czy mi się uda, to świat mnie wypluje, bo trzeba być silny. I tak udawałem. Ale przyjaciele, usłyszałem, że od ludzi, że z Bogiem można mieć osobistą relację, że oni mają osobistą relację z Jezusem. I postanowiłem to sprawdzić. Zacząłem wołać do Niego: Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli nie jesteś tylko raz w roku wyrzutem sumienia, krzyżykiem, obrazkiem, jakimś wymysłem ludzi, którym coś nie wyszło, tak? To ja chcę Cię poznać. To ja chcę Cię poznać osobiście. Przyjaciele, zrobiłem to szczerze. To była szczera decyzja. To była decyzja mojego serca. Bardzo szybko po tym czasie wewnątrz mnie powstało silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie potrafiłem intelektualnie tego wytłumaczyć, ale wiedziałem, że bez Jezusa jestem nikim. I pamiętam, przyjaciele, niespełna 9 lat temu zamknąłem się w łazience mojego pięknego domu. Usiadłem na sedesie i zacząłem płakać i wołać: Jezus, ja wierzę, że Ty jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię w ciele, że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie, że wziąłeś na siebie winę i karę za moje bezbożne życie. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Przyjdź i mnie uratuj, bo choć mam wszystko, co daje system tego świata, to wiem, że tak naprawdę nie mam nic.
Przyjaciele, nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii, bo wydawało mi się to jak książka dla słabych ludzi. Ale tego dnia w łazience mojego domu narodziłem się na nowo. Spotkałem się osobiście z Jezusem, z Bogiem, który jest duchem. Spadły ze mnie tony ciężarów. Przyjaciele, jednym z głównych poselstw, które głosił Jezus, kiedy chodził 2000 lat temu w ciele po ziemi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Każdy człowiek, każdy z was. Nieważne, gdzie jesteś. Nieważne, jak cię tutaj w tym miejscu teraz, z jakiego powodu zjawiłeś. Czy przyjechałeś tutaj w swoim Lamborghini? Czy mieszkasz tutaj, bo masz luksusowy penthouse? Czy może przechodzisz, albo śpisz na ławce? To nie ma znaczenia. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje osobistego spotkania z Jezusem. 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził właśnie w ciele po ziemi, którejś nocy przyszedł do Niego poważany przez wszystkich dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł do Jezusa i mówi: Mistrzu, o co chodzi? O co chodzi? Bo widzę dzieła, jakie wykonujesz. A Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A ten człowiek, ten Nikodem pyta go: ale jak? Jak w wieku się prawie 70 lat można powtórnie wejść do brzucha matki? W jaki sposób? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Co się narodziło z ducha jest duchem. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Przyjaciele, 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Bóg, kiedy stworzył ziemię, powiedział tak: niebiosa są moimi niebiosami, a ziemię daję, za chwileczkę, a ziemię daję synom ludzkim. Ziemię daję synom ludzkim. To ludzie od początku mieli zarządzać ziemią. I już pierwszy człowiek się wyłamał. Mógł żyć w spokojnej, miłosnej relacji z Bogiem, w społeczności z Nim, bo do tego został stworzony, aby panować tu na ziemi. Ale postanowił się zbuntować. Posłuchał diabła. I w ten sposób sam dobrowolnie wszedł pod jego panowanie. Przyjaciele, Bóg to święta, czysta i niezmienna postać. Niezmienna. Skoro przekazał ziemię ludziom, to a człowiek przekazał władzę diabłu, to tylko człowiek mógł ją z powrotem odebrać. I Bóg, widząc upadek gatunku ludzkiego, postanawia się zlitować, postanawia z miłości uratować ludzi. Schodzi na ziemię jako człowiek, rodzi się jako Jezus, wyrzeka się na ten czas bóstwa, rodzi się jako normalny człowiek, przeżywa 33 lata bez grzechu i postanawia, że zapłaci cenę za każdego człowieka. A tak jak powiedziałem, nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego sprawiedliwego. Nieważne, jakim życiem żyjesz, czy żyłeś do tej pory. Ludzie lubią wartościować swoje grzechy. A ten jest taki, a ten jest taki. A ten jest bandytą, a ja nie jestem, ja jestem porządny. Każdy człowiek jest winien co najmniej jednego grzechu. Tego, że żyje niezależnie od Boga, że nie oddał mu swoje życie, że kiedy dzisiaj rano się obudził, to tak naprawdę Jezus nie miał dla niego żadnej wartości. Kiedy planowałeś tutaj ten lunch, kolację, ten spacer, tak naprawdę w twoim życiu nie było i nie ma Jezusa. I z tego musisz pokutować. Przesłanie Ewangelii jest bardzo proste. Jezus mówił: opamiętajcie się. Opamiętajcie się, odwróćcie się od tego systemu, w którym tkwicie i uwierzcie we mnie. 2000 lat temu Jezus postanowił pójść na krzyż. On nie przegrał, nie został pokonany. On nie wisi dzisiaj na krzyżu. Jezus zmartwychwstał. Pokonał diabła, ośmieszył go i wystawił go na pokaz. Przyjaciele, zbawienie nie jest z uczynku. Żaden z was nie jest w stanie zasłużyć sobie na niebo. Może masz opinię, taką jaką ja miałem kiedyś, dobrego człowieka. Wszyscy się szanują i lubią. Ja kiedyś myślałem, że Bóg mnie posadzi na swoim kolanie, kiedyś, jeśli w ogóle istnieje, dziadek z siną brową i powie:
Michałku, 90% uczynków jest dobrych, 10% złych, bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Przyjaciele, to kłamstwo. To kłamstwo z piekła rodem. Zbawienie nie jest z uczynku, tylko przez zastępczą ofiarę Jezusa. Nie dołoży żaden człowiek nic do krzyża, ale też nie jest w stanie tego obejść. Wiara to pewność. Kiedy stajesz w miejscu, podejmujesz decyzję i aktem swojego serca wierzysz, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka. Umarł za twoje grzechy, zapłacił cenę, a następnie zmartwychwstał i wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem. Będziesz uratowany, będziesz zbawiony. To jedyna droga do Ojca, to jedyna droga do Boga. System tego świata goni i pędzi, ale jeśli wydaje ci się, że w jakiś inny sposób, że wymyślisz technologię, która ominie Jezusa, to jesteś w błędzie. Jezus Chrystus jest ostatnią odpowiedzią Boga dla człowieka. Słowo Boże mówi wyraźnie. W Jezusie zostało dane wszystko, co jest potrzebne ludziom do życia i do pobożności. Bóg jest niedotykalny dla ludzi poza Jezusem. Nie można na swoich warunkach do Niego podejść. Nie można na swoich warunkach się do Niego zbliżyć. Jezus to Bóg. Przyjaciele. Kto z was chce pojednać się dzisiaj z Bogiem, przyjaciele? Wystarczy do tego prosty akt wiary. Prosty akt wiary. Nie potrzeba żadnych pośredników. Aby pojednać się dzisiaj z Bogiem. Żadnych pośredników. Ty decydujesz. Ty decydujesz, przyjaciele. Każdy z was indywidualnie. Każdy człowiek, który słyszy teraz te słowa, podejmuje decyzję, czy mają one jakąkolwiek wartość dla ciebie. Nie ma tak, że nie podejmujesz decyzji. Kiedy szydzisz albo się śmiejesz, to też. Ale coś ci powiem. Nie takiego kozaka widziałem. Nie takich widziałem, którzy klękali na imię Jezus. I coś ci powiem. Każde kolano uklęknie przed imieniem Jezus. Ale chcę, żebyś wiedział, że już dzisiaj możesz całkowicie zmienić swoje życie. Już dzisiaj możesz się narodzić na nowo. Już dzisiaj możesz zostać obywatelem nieba. Już dzisiaj możesz niszczyć dzieła diabła w twoim życiu. Przyjaciele, mówiłem wam. Narodziłem się na nowo. Mniej więcej 9 lat temu. Byłem wcześniej przedsiębiorcą. Nadal jestem. Ale jestem skuteczniejszym przedsiębiorcą. Nie jestem mnichem zamkniętym w klasztorze. Przyszedłem tutaj, aby opowiedzieć wam, co Jezus realnie zrobił w moim życiu. On jest życiem i prawdą. Życiem. Życiem. Człowiek, który nie narodzi się na nowo, realnie nie doświadcza Boga. Tu ze mną jest moja żona. Kiedyś stanowiliśmy poprawne małżeństwo, ale jak wszyscy ludzie w tym świecie, każdy zachowywał się jak grabie. Mi się należy, mi się należy. Każdy szukał swego. Możesz być wolny od tego. Możesz być wolny. Możesz być na tyle wolnym człowiekiem w życiu, żeby stać tutaj, w centrum Warszawy i opowiadać, że Jezus jest Panem i świadczyć swoim życiem o tym. Ale przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Jesteśmy też po to, aby zaprezentować wam moc Boga dzisiaj. Jezus Chrystus jest ten sam dzisiaj. Ten sam 2000 lat temu. Jeśli ktoś z was choruje, może masz nieuleczalną chorobę, może masz raka, nieważne. Chcę ci powiedzieć, że 2000 lat temu Jezus wziął na krzyżu każdą chorobę. Wystaw nas na próbę. Podejdź. Położę na tobie swoje ręce. W imieniu Jezusa nakażę, aby choroba odeszła i odejdziesz stąd zdrowy. Odejdziesz stąd zdrowy. Stanie pani sobie tam posłuchaj, że... Dokładnie tak samo było 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził w ciele po ziemi. Ludzie mają swoich bogów, swoje wygodne życie, swoje biznesy, swoją rodzinę, swoje seriale, swoje podróże.
a tak naprawdę sami dla siebie są bogami. Nigdy tego tak nie nazwą, bo nauczyli się, szczególnie społeczeństwo w Warszawie. Jesteśmy zbyt poprawni, żeby nazywać rzeczy po imieniu, ale to jest prawda. Największy grzech ludzi to egocentryzm. Twoje ego musi umrzeć i wtedy narodzisz się z Bożego Ducha. To bardzo proste. Nie przez uczynki, nie przez starania, poprzez to, że uwierzysz w to, co 2000 lat temu Jezus dla ciebie zrobił. Możesz zacząć dzisiaj nowe życie. Możesz zacząć je jako obywatel nieba. Po pierwsze, będziesz miał pewność, że kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, ty będziesz obywatelem nieba. Przyjaciele, okoliczności się zmieniają. Postęp technologiczny, tak jak mówiłem, też. Ale Ewangelia wciąż jest taka sama. A krew Jezusa jest żywa i ma moc. I ma moc wzbudzić ciebie z martwych. Bo niby żyjesz, ale wegetujesz. Gonisz za tym, co jest ci podawane. Ale nie wiesz, co będzie kiedy. Kiedyś. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć. Mówisz, zobaczymy. Ale z Bogiem nie musi być zobaczymy. Z Bogiem możesz wiedzieć. 2000 lat temu Jezus odkupił ciebie. Odkupił ludzkość. Ale jest to osiągalne dla ciebie. Tylko i wyłącznie poprzez wiarę. Że uwierzysz, że On jest Bogiem, że zapłacił cenę za twoje bezbożne życie i uwierzysz Jego zmartwychwstanie. Jesteśmy tutaj po to, aby świadczyć wam naszym życiem. Nie chcemy was zapisać do jakiejkolwiek organizacji. Chcemy, abyście byli wolni od takiego myślenia, od szufladkowania i pewnych schematów. Abyście rozpoznali prawdziwą miłość. Abyście rozpoznali prawdziwe życie. I abyście mieli w życiu, tak jak ja mam od 9 lat. Jeśli chcecie, przyjaciele, podchodźcie i rozmawiajcie, ale pamiętajcie, do tego, aby pojednać się z Bogiem, aby zostać obywatelem nieba, nie potrzebujecie żadnego pośrednika. Możesz to zrobić sam, dzisiaj w domu, gdziekolwiek, to nie ma znaczenia. Wystarczy, że powiesz, Jezu, ja intelektualnie nie rozumiem do końca, co ten koleś tutaj mówił, ale rozpoznajesz życie, które płynęło z tych ust. Rozpoznaję to życie. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię jako człowiek. Wierzę, że poszedłeś na krzyż, aby mnie uratować. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Panuj w moim życiu. Jeśli to zrobisz, spotkasz się z Nim osobiście i narodzisz się na nowo dziś. Amen.